Dobry wieczór, witam serdecznie, nazywam się Monika Pachnik i zapraszam do wspólnej zabawy w programie Po co spać? Jak można grać? Drodzy moi, na początek bardzo fajna zagadka, a mianowicie poszukujemy imienia męskiego z literą E. Jeżeli już ktoś z was ma jakiś pomysł, to zapraszam do mojego studia. 300 zł. Tyle jest warte hasło z naszej koperty, a ja w międzyczasie szybciutko przypomnę zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy kilka konkursów interaktywnych, do których możesz zgłaszać się pod wskazane numery. Pamiętaj, że płacisz za każde połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem, ale płacisz za samo połączenie, a nie za czas jego trwania. Aby dostać się na antenę i wygrać nagrodę, należy trafić na otwartą linię i podać poprawną odpowiedź. Pula nagród w naszej loterii wynosi 2 400 000 zł, a pieniądze wysyłam do ciebie w ciągu 5 dni roboczych. Nasz regulamin został zatwierdzony przez Izbę Celną, a program jest realizowany w oparciu o licencję wydaną przez tę Izbę. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.tvn.pl, a nasz regulamin jest dostępny na 860 telestronie TVN. Zasady już za nami, więc zabieramy się do dzieła. Już czekam na mojego pierwszego widza. Szybciutko, nie czekajmy, nie zwlekajmy. Taki konkursik na rozgrzewkę, mam nadzieję. Mam nadzieję, że bardzo szybko uda nam się odnaleźć imię męskie z literą E, które zamieściłam w kopercie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam panią, jaka jest pani propozycja? Eusebiusz. Eusebiusz, bardzo ładnie, ale to nie jest odpowiedź z mojej koperty. To jest bardzo ograniczona kategoria, więc może jeszcze raz pani spróbuje. A tymczasem mamy drugiego widza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka jest pani propozycja? Kazimierz. Kazimierz? Jeszcze nie. Zapisujemy. Dobrze, Eusebiusz i Kazimierz. To jeszcze nie jest odpowiedź z koperty. Ja w kopercie zamieściłam inne imię. Możesz je odgadnąć. Możesz odgadnąć to imię. Uwaga, od początku programu mam więcej niż jedną linię otwartą. Skorzystaj z tego. Już teraz. Już teraz możesz dodzwonić się do mnie łatwiej. Dobry wieczór. Wieczór. Witam, jaka jest twoja odpowiedź? Moja odpowiedź to Sebastian. Sebastian? Nie, 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 to jeszcze nie jest odpowiedź z koperty. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Jak pani ma na imię? Magda. Pani Magdo, jaka jest pani odpowiedź? Tadeusz. Tadeusz. To jeszcze nie to. To jeszcze nie to. Pani Magdo, jeszcze raz musi pani spróbować. Zapisujemy imię Tadeusz. Za chwileczkę już wpadniemy na to imię. Wydaje mi się, że jesteśmy coraz bliżej. To imię doskonale znasz. Eusebiusz, Kazimierz, Sebastian i Tadeusz, to jeszcze nie jest odpowiedź z mojej koperty. Ja w kopercie zamieściłam inne imię. Inne imię, męskie, z literą E. Być może właśnie w tym momencie powtarzasz sobie to imię w ciszy, ale to nie pozwoli zarobić ci pieniędzy. Możesz wygrać te pieniądze, jeśli usłyszę to imię na antenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Eliasz. Eliasz. Sprytny i ciekawy, ale to jeszcze nie jest imię z koperty. Eliasz. Zapisujemy. Eusebiusz, Kazimierz, Sebastian, Tadeusz i Eliasz. A teraz usłyszę na pewno imię z koperty. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? Seweryn. Seweryn. No jeszcze nie. Seweryn. Tych imion jest mało. Każda odpowiedź, którą słyszę, zbliża nas do odpowiedzi z koperty, bo eliminujemy kolejne imiona.